Dobra, może rozmawiajmy, będzie lepiej. Wszystkim o Helskiczym, o Toprzew, o Robakach. Też jakiś związek z szefem Amary już miał? Ja mam i do szefa. Najbardziej to mi się podoba Bartek. Tak pocieszny gość. Ja. się jara. A przecież ja robię kurczaka. Joanna Kotlęga, przyjechałam tutaj, żeby sprawdzić swoje umiejętności. No. Adam Nowak, przyjechałem z Bydgoszczy. Do tego programu chcę się dostać, żeby się sprawdzić po prostu. Jak się Paulina Buchtyn-Schauer, przyjechałam tu, żeby się sprawdzić. Dla 5 minut w swoim życiu. Rafał Bukowski. Przyjechałem z Torunia i chcę pokazać po prostu, jak można gotować dobrze. Przyjechałem ze Świecia. Powiem wprost, chciałbym wygrać 100 tysięcy. Przyjechałem z Londynu, chciałbym sprawdzić swoje umiejętności na poziomie w sumie profesjonalnym. Myślę, że gotuję właśnie na poziomie profesjonalnym, więc chciałbym dostać ocenę od najlepszego szefa w kuchni w Polsce, także chciałbym sprawdzić samego siebie. Z Bydgoszczy. Nie udało się dostać do Top Szefa, to dlaczego by nie spróbować w Hell's Kitchen? Tyle. Tak naprawdę zasadą castingu jest to, że na pierwszym etapie trzeba porozmawiać z redakcją, pokazać swoją pasję, determinację i osobowość, a drugi etap to już gotowanie w Warszawie. Dzisiaj gotowania nie będzie. Dzisiaj gotowania nie będzie. Gotowanie jest na drugim etapie dla osób, które przejdą do drugiego etapu i które jakoś nas zauroczą. Nie mamy schematu, że każdemu dajemy 10 minut i tylko 10. Czasem jest tak, że ktoś dopiero w 9 minucie zaczyna sobie radzić ze stresem i wtedy dajemy mu oczywiście szansę, bo to nie chodzi o to, żeby kogoś przekreślić na samym początku. Generalnie będą to pytania o to, jaką kto kuchnię prezentuje i jak się czuje jako kucharz. To będą pytania o wszystko. O życie prywatne, o życie zawodowe, o gotowanie, o pasję. Tutaj nie ma pytań niedozwolonych. Ale on nie jest na pewno. Już robi tak samo, ja wiem, gdzie pan jest. Uczytałam się tutaj naszą naklejkę i daję głos. Chociaż musimy pamiętać, że musimy wracać do jakości. To będę miał takie pytanko. Poczytaj go. Jeżeli wrotami piekielnej kuchni, wrotami do piekielnej kuchni jest zakwalifikowanie do programu, to tu jesteśmy gdzie? W przedsionku? Chyba można tak powiedzieć, chociaż jeszcze przedsionek będzie w Warszawie na pewno. Tutaj jesteśmy w takiej małej poczekalni, no troszeczkę. Gdzie po prostu wybieramy osoby, tak robimy taki, to są pre-castingi tak zwane, czyli po prostu pierwsze castingi jakie są, to robimy pierwszą taką selekcję osób. No i co będzie dalej, co zobaczymy. Tak. A konkretnie w tym miejscu co się dzieje? Tutaj jeden z jednym z uczestników, ja wpisuję wszystkie dane, zbieram ankiety, sprawdzam, czy wszystko zgadza, czy mamy wszystkie oświadczenia, bo to jest jednak bardzo ważne. W tych oświadczeniach są ważne rzeczy. No i daję numerek, to też jest bardzo ważne, bo to nam potem porządkuje pracę, mamy bardzo dużo osób, więc te numerki są dosyć ważne. Tak, pierwszym krokiem jest wypełnienie ankiety, wypełnienie swoich podstawowych danych oraz odpowiedzenia na pytania, które mówią o nas więcej. Na przykład? Na przykład nasze pasje, kto nam kibicuje, doświadczenia zawodowe i doświadczenia kulinarne oraz na przykład preferowane kuchnie. Bierzesz udział w castingu? Tak. A ten mały człowiek? Fan. To jest twój fan. Tak. A prywatnie? Prywatnie syn. Jest to też rodzaj talizmanu, maskotki przynoszącej szczęście? Oczywiście. Udało ci się już wcześniej wykorzystać go w tym celu? No jeszcze nie, mam nadzieję, że to będzie pierwszy raz. Proszę sprawdzić twojego boku i nauczyć się od ciebie jak najwięcej. To było ciężko, wiadomo, stres, no bo to poszedłem jako pierwszy, ale chciałem po prostu, żeby
Państwo mnie zapamiętali, no bo moim zdaniem pamięta się pierwszą i ostatnią osobę, dlatego chciałem nie bać się po prostu i iść i spróbować. Na co dzień zajmuję się swoją córeczką, wychowuję z mężem. Uczęszczam na Policjalną Szkołę Gastronomiczną i odbywam kursy. Dobra. Pani tak? Idzie do pozora, to tu jest. No to popatrzmy. A, jest, to dobrze jest. Z Kościoła Zakładowego Kołajna Wrocławia. Jestem uczniem trzeciej klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Gotuję na ciebie w domu dla rodziny. Jeszcze w podobnym czasie dopiero, ale już myślę, że coś potrafię. Odbyłem praktyki zawodowe w restauracjach.